Johnson ma dość. Chce renegocjacji umowy z Unią Europejską. Boris Johnson domaga się renegocjacji umowy z Unią Europejską. Premier Wielkiej Brytanii odrzucił propozycje Brukseli dotyczące realizacji umowy brexitowej w odniesieniu do Irlandii Północnej. Boris Johnson odmawia stosowania tej umowy i domaga się jej renegocjacji. Brytyjski rząd uważa, że parcie Brukseli do rygorystycznego przestrzegania punktów dotyczących Irlandii Północnej podsyca napięcia na wyspie, znów dochodzi tam do aktów przemocy. O sprawie informuje brytyjski Guardian. Poniedziałkowe propozycje Komisji Europejskiej zostały ocenione przez Downing Street jako niewystarczające. Unioniści niezadowoleni wyjaśnijmy, że w myśl podpisanej przez Borisa Johnsona w 2019 roku umowy Irlandia Północna w praktyce jest częścią wspólnego rynku Unia Europejska i podlega zasadom unijnym, np. dotyczącym bezpieczeństwa żywności czy leków. W negocjacjach priorytetem bowiem było to, by nie zagrozić porozumieniu pokojowemu w Irlandii. Londyn i Bruksela chciały za wszelką cenę uniknąć przywracania twardej granicy między należącą do Unii Europejskiej Irlandią a będącą częścią Zjednoczonego Królestwa, Irlandią Północną. Towary mają więc być kontrolowane w północnoirlandzkich portach, co w praktyce ustanawia granicę między Unią Europejską a Wielką Brytanią na Morzu Irlandzkim. To nie podoba się północnoirlandzkim unionistom, którzy chcą, by Irlandia Północna była traktowana tak samo jak reszta Zjednoczonego Królestwa. Afera kiełbasiana. Spór o protokół północnoirlandzki ilustruje się często przykładem kiełbasy. Unia Europejska nie dopuszcza bowiem sprowadzania schłodzonego mięsa spoza wspólnoty. Teoretycznie więc do Irlandii Północnej od 1 stycznia 2021 nie wolno wwozić brytyjskich kiełbasek. Tyle że okres karencji, kiedy te zasady jeszcze nie obowiązują, wydłużono do 30 września. Trwa przeciąganie liny między Brukselą a Londynem. Bruksela przedkłada propozycje dotyczące implementacji protokołu północnoirlandzkiego, brytyjski rząd natomiast otwarcie domaga się renegocjacji umowy brexitowej. Tu Bruksela odpowiada stanowczym nie. David Frost, minister odpowiedzialny za Brexit, zagroził uruchomieniem artykułu 16, co prowadziłoby do zawieszenia części umowy. Tyle że Bruksela mogłaby to zakwestionować w międzynarodowym arbitrażu, wówczas Wielkiej Brytanii groziłyby kary finansowe.